Bardzo serdecznie witamy wszystkich braci i siostry na kolejnym przesłaniu Słowa Bożego. Chcę się dzisiaj z wami podzielić słowem z przypowieści Salomona. Chcę je przeczytać. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, od 5 wersetu. Czytam tak. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach. On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz stroń od zła. To przyniesie uzdrowienie twojemu ciału i przywróci rzeźkość twoim kościom. Chciałem się podzielić krótkim słowem, które jest bardzo ulubionym moim tekstem. Przeczytałem to słowo w bardzo młodym wieku, kiedy jedno z pierwszych, kiedy zacząłem czytać przypowieści Salomona. I chcę powiedzieć, że to słowo zmieniło moje życie. Tak jak większość Słowa Bożego, ono zawsze zmienia nasze życie, tak chcę powiedzieć, że to, co zasiejesz, to jest w porządku i to przynosi owoc, to możesz potem zebrać. Więc w bardzo szybkim, bardzo młodym wieku to słowo dotarło do mojego serca. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jak to rozumiem? Bóg jest wszechmogący, Bóg jest cudowny. On nas stworzył, On stworzył mnie, stworzył wszystko, co jest wokoło nas. I On jest wszechmogący. Jemu, tylko Jemu można zaufać całkowicie. Nie wiem, czy wiecie, ale na świecie jest taki trend, zwłaszcza teraz się mówi tak, że nie wolno nikomu ufać. Nikomu nie wolno ufać. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale każdy sobie mówi, jeżeli możesz zaufać, zaufaj sobie. Jak najmniej zaufania, bo możesz być skrzywdzony, może ktoś cię wyprowadzić w pole. Natomiast Słowo Boże mówi, zaufaj Panu, czyli zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu z całego swojego serca. Serce, co to jest? Serce to jest duch. Serce to jestem ja. To jestem ten, który Bóg stworzył. Mamy duch, dusza i ciało. Sercem, czyli mój duch, zaufaj Mu z całego swojego serca, czyli swojego ducha. I nie polegaj na własnym rozumie. Rozum to jest dusza. I nasze myśli często, różne przychodzą informacje do naszych myśli. I dlatego często zakłóca to z tym, co mówi Bóg do naszego życia. Bóg mówi często do ducha, do naszego serca. I chcę wam powiedzieć, co to zmieniło w moim życiu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, a On prostować będzie twoje wszystkie ścieżki. Tam jest takie słowo jeszcze napisane, poznawaj Go albo uznawaj Go na wszystkich swoich drogach. Licz się z Nim, tutaj jest w tym tłumaczeniu. W innym tłumaczeniu jest napisane, poznawaj Go. I chciałbym też skupić się na tym. Czyli pierwsze słowo, które chciałbym wyszczególnić z tego, to jest zaufaj. Drugie to jest poznawaj Go. A trzecie to jest On prostować będzie twoje ścieżki. I to jest wszystko, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Więc rozwijmy to. Pierwsze co jest, to zaufaj Panu z całego swojego serca. Wiecie, tak to jest, że Słowo Boże zachęca nas do tego. I Bóg jako jedyny, jako jedyna osoba, jako Bóg jest godzien tego, abyśmy Mu zaufali całkowicie. Tylko Bóg jest godzien tego, żeby zupełnie całkowicie Jemu zaufać. I chciałbym was zachęcić, że to się opłaca. To jest warto. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mnie stworzył. On zna każdą cząstkę mojego życia. Stworzył mnie i wie dokładnie, co się dzieje. Wie dokładnie, jaki jestem. Zna mój charakter lepiej niż ja. Zna moje uczucia lepiej niż ja. On wie o mnie wszystko. Słowo Boże mówi, że wie, kiedy chce siąść, kiedy chce wstać. Kiedy pojawi się słowo na moich ustach, On już je zna całe. Zanim pomyślę, On już wie, co mogę wymyślić. On mnie po prostu bardzo dobrze zna. Dlatego zaufaj Bogu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Co to znaczy? Nasz rozum bardzo jest ważny, bardzo nam potrzebny, ale kiedy Bóg mówi do ciebie, abyś Jemu zaufał, to my często spekulujemy i kombinujemy. Na przykład dostaniesz obietnicę od Pana. Bóg mówi do ciebie, że chce ciebie użyć. Ale ty zaczynasz kombinować po swojemu. Zaczynasz mówić, a ja się nie nadaję. Moja mowa się na nic nie nadaje. Co ja potrafię powiedzieć? Czy potrafię coś dobrego dla Boga zrobić? Przecież wszystko, czego się podjąłem, to tylko zepsuje. I myślisz swoim rozumem, swoim rozumowaniem. Być może i to masz rację. Czasami niektóre rzeczy zgadzają się z tym, co mówisz. Ale Bóg mówi, zaufaj Mu sercem. Kiedy Bóg mówi, chce ciebie użyć, to nie martw się o to, jak On to zrobi. Niech zostaw to Jemu, niech On to zrobi. Tak się stało w moim życiu. I chciałbym opowiedzieć, kiedy Bóg ma ciebie w swoich rękach, kiedy ciebie stworzył, On doskonale zna każdy szczegół twojego życia. Drugie zdanie, któreśmy powiedzieli, to było, poznawaj Go.
Poznawaj albo uznawaj. W Słowie Bożym jest kilka razy jest napisane, jest użyte to słowo. Ono jest przetłumaczone w naszych Bibliach, poznawaj Go. Ale to słowo poznać Boga, poznawaj Go na każdej swojej drodze, ono jest w Biblii użyte kilka razy. I jedno z których znalazłem bardzo wcześnie, kiedy znalazłem to słowo, zaskoczyło mnie i chcę wam się z nim podzielić. Ono jest użyte też wtedy, kiedy na początku w pierwszej księdze Mojżeszowej jest napisane, że Adam poznał Ewę i ona poczęła i urodziła. To samo słowo poznawaj. Tam było użyte jako poznaj. Dlatego Bóg zachęca, aby poznawać Go na każdej z naszej drodze, dokładnie, intymnie, w taki sposób, jaki naprawdę w najbliższy sposób może człowiek poznać mąż swoją żonę, żona swojego męża. Tak Bóg zachęca, abyśmy poznawali Go na każdej swojej drodze. Co to znaczy na każdej drodze? To znaczy na każdej drodze, w każdej dziedzinie naszego życia. Kiedy potrzebujesz Boga, kiedy potrzebujesz w swoim życiu czegoś zmienić, kiedy potrzebujesz pracy, potrzebujesz błogosławieństwa w biznesie, potrzebujesz rozwoju, poznawaj Go na tej drodze. Poznawaj Go na tej ścieżce. Pytać się Boga, co mogę zrobić, jak mogę zrobić. Kiedy potrzebujesz awansu, modlij się o to. Poznawaj Go na swojej drodze. To jest w porządku. Wiecie, często ludzie zaskakują mnie i mówią, że to jest, nie powinno się o tym mówić, ale chcę mówić o tym otwarcie, bo Bóg zachęca do tego, aby na każdej drodze Go poznawać. Kiedy potrzebuję poznać Go w sferze relacji, to chcę Go poznawać i w tym, aby rozwijać to. Wiecie, na każdej drodze. Myślę, że nasze drogi, czasami tak jak tu jest napisane, są kręte. Przypomina się mi taka historia, bardzo lubiłem jeździć na rowerze i kiedy górami jeździłem, jedną drogą zawsze wracałem do domu i w pewnym momencie był bardzo mocny zakręt, ostry zakręt na dół i jeszcze tam było dużo kamieni, więc ten odcinek po pierwszej takiej nieudanej przejażdżce zawsze schodziłem z rowera i prowadziłem rower po tych kamieniach na dół. I wiecie, tak sobie myślałem, kiedyś by trzeba było się tam przejść, pozbierać te kamienie, trochę wyprostować, trochę skarpy przybrać i byłaby super droga na rower, można by tam pojechać. I któryś raz chyba po 2 latach potem nieobecności w tym miejscu jechałem kolejny raz na rowerze i tak sobie już myślałem, za górką będę musiał zejść z rowera, sprowadzić go na dół. I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy dojechałem do tego punktu, pięknie wygładzony, jakąś maszyną wyprostowany, ten zakręt lekko był taki łuk zrobiony, na szybkości można było przejechać. Wiecie, specjalnie zatrzymałem się w tym miejscu, żeby popatrzeć i podziwiać, jak ktoś ładnie wyprostował ten kawałek drogi. Wcześniej ta droga była nie do przejścia. Była kręta do przejścia może, ale w bardzo ciężkich warunkach, do przejechania w ogóle. Ale ktoś wyprostował tę drogę, zrobił z nią normalną, użyteczną. Czasami w naszym życiu są takie drogi. Mamy na pewno w naszym życiu takie drogi, które nie są do przejścia, nie są do przejechania. I Słowo Boże mówi, że kiedy Go poznajesz, kiedy Boga poznajesz, to On wyprostuje te drogi. Ja w moim życiu wielokrotnie chciałem sam prostować, chciałem naprawiać, chciałem robić różne rzeczy i nie wychodziło mi to. Kiedy znalazłem to Słowo, ono uratowało moje życie. Zacząłem poznawać Boga. Powiedziałem, Boże, nie wiem, jak to zrobisz, chcę Ci zaufać. Chcę zaufać całym sercem, nie polegać na własnym rozumie, nie chcę kombinować, jak to mogę zrobić, ale chcę to złożyć Tobie, chcę Ciebie poznać naprawdę, jakim jesteś. Bóg zaczął prostować moje drogi. Niektóre rzeczy prostuje do dzisiaj i myślę, do końca życia niektóre będzie prostował, ale wiem, że moje drogi, kiedy poddaję każdą moją drogę, jest poddana procesowi prostowania. Bóg to jest w stanie uzdrowić i wyprostować, bo On jest wszechmogącym Bogiem, jest cudownym. Naprawdę tylko w Jego rękach coś, co jest niedoskonałe, może stać się doskonałym. Poznawaj Go na każdej swojej drodze. Czy to służba, czy to jest małżeństwo, czy to jest jakakolwiek droga, której potrzebujesz wyprostowania. Poznaj Boga. Zaproś Go do tego miejsca. Wiecie, często w mojej pracy, kiedy rozpoczynałem, kiedy rozkręcałem moją pracę, często przychodziłem pół godziny wcześniej do pracy, kiedy nikogo nie było, pozamykane. Siadałem i powiedziałem, Boże, chcę Ciebie zaprosić do mojego biznesu. Chcę Ciebie zaprosić do mojej pracy. Chcę, żebyś tutaj był. Chcę Ciebie mieć razem ze sobą. Chcę Ciebie poznać. I Bóg, wiecie, dawał się mi poznać i daje się mi do dzisiaj poznać. To jest dobrze. Zechciej Go zaprosić. Nie wstydź się. Nie myśl, że Bóg jest gdzieś daleko, a Ty jesteś tutaj. Bóg jest zawsze tam, gdzie Go zaprosisz. Więc poznawaj Go na każdej swojej drodze, a On prostować będzie. Pozwól Mu, aby to On zrobił. Aby On wyprostował Twoje drogi. On jest cudowny. Tutaj jest powiedziane tak. Pozwól Mu poznać się, a On prostować będzie Twoje ścieżki.
Zaufaj mu. To jest niesamowite. Opowiem wam taką krótką historię z mojego życia. I to już będzie wszystko. Zaufajcie Panu całym swoim sercem. Kiedyś, kiedy pracowałem, kiedy poszedłem do wojska, miałem dużo wolnego czasu i budowałem takie ładowarki, to moje hobby, budowałem takie ładowarki do ładowania akumulatorów. Dzisiaj się już tego nie używa, może za bardzo, ale kiedyś każdy, kto miał samochód, potrzebował taką ładowarkę, akumulatory były drogie, nie szło ich kupić, musiałeś naładować akumulator, zanim rano odpaliłeś samochód, bardzo często. Ja, wiecie, nauczyłem się produkować, umiałem zrobić taką ładowarkę. I kiedy zrobiłem taką ładowarkę pierwszą, to było coś niesamowitego, to było moje dzieło. Kiedy ona zaczęła działać, podłączyłem akumulator i to działało, zostałem zachęcony i sprzedałem tę ładowarkę, zostałem zachęcony, żeby komuś znowu zrobić taki coś. I ja ich wyprodukowałem, może zrobiłem takich ładowarek własnoręcznie, może z 12, może 14 takich ładowarek, nie pamiętam już dokładnie. Sprzedawałem, rozdawałem na prezenty. I wiecie, to było około 25 lat temu, teraz się czasy zmieniły, nikt nie potrzebuje za bardzo ładowarki, można kupić wszędzie, akumulatory są wszędzie, samochody są niezawodne, odpalają zawsze, nie trzeba ładować. Ale chcę wam powiedzieć taki przykład, przyszedł jakieś 2 lata temu, przyszedł pewien starszy człowiek do mojego warsztatu, przyszedł piechotą, pod ręką trzymał w reklamówce jakieś urządzonko i mówi tak: wiem, że się tym nie zajmujesz, ale mam tutaj takie urządzenie i chciałbym, żebyś się popatrzył na niego. I opowiada mi tak, przez 20 lat dobrze służyło, zawsze pomagało mi odpalać różne moje samochody, które miałem, a teraz pożyczyłem sąsiadowi i coś się zepsuło i nie działa. Czy mógłbyś zerknąć okiem? Wiem, że masz dużo pracy, popatrz. Ja wziąłem, wiecie, trochę zniechęci, bo dużo pracy, rzeczywiście. Otworzyłem tę reklamówkę, wyciągnęłem i ku mojemu zaskoczeniu, po 25 latach zobaczyłem moje dzieło. Zobaczyłem ładowarkę, którą kiedyś zbudowałem. Wiecie, odwróciłem się plecami, bo aż się wzruszyłem, kiedy zobaczyłem to dzieło. Kiedy odkręcałem śrubki obudowy, żeby popatrzeć, dlaczego się zepsuła, to przypomniałem sobie nawet ten moment, kiedy zakręcałem tę obudowę. Pamiętałem o tym wszystko. Wiedziałem, jak malowałem obudowę na tym. Wiedziałem, jak kable lutowałem w tym. Kiedy otworzyłem, zobaczyłem środek i każdy szczegół się mi przypomniał. Rozumiałem wszystko, co tam jest w tym. Wiecie, co jest najlepsze? Ja nawet nie musiałem dużo tam nawet czekać i ja widziałem, co tam się zepsuło. Widziałem, gdzie był ten słabszy punkt. Od razu naprawiłem, przedmuchałem, wyczyściłem jakiś tam kurz, włączyłem do prądu i cieszyłem się, jak nowa ładowarka zaczęła działać. Wiecie, chciałem przytoczyć wam przykład. Bóg jest właśnie takim kimś, który ciebie stworzył. On dokładnie każdy szczegół w twoim życiu zna na pamięć. Kiedykolwiek po ilu latach, niezależnie jak, przyjdziesz do Niego i coś się zepsuje w twoim życiu, albo nie gra tak, jak powinno, to kiedy tylko znajdzie się w Jego rękach, On od razu zauważy ten szczegół. I chciałbym jeszcze powiedzieć, On z wielką radością to zrobi i ze wzruszeniem, bo jest tak bardzo Tobą przejęty. On tak bardzo Ciebie kocha, dlatego zaufaj Mu. Zaufaj, że w Jego rękach będziesz naprawdę szczęśliwy. W Jego rękach znajdziesz ukojenie. W Jego rękach będziesz uzdrowiony. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, na jakiejkolwiek drodze swojego życia, przyjdź do Boga. Nie szukaj nigdzie indziej miejsca. Wiesz, ten, kto Ciebie stworzył, kto Ciebie ukształtował, zna Ciebie najlepiej. Dlatego chcę Was zachęcić tym słowem. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. Nie kombinuj zbyt dużo. Poznawaj Go na każdym swojej drodze. A On je wyprostuje Twoje ścieżki. Nawet kiedy coś zepsułeś w swoim życiu. Wiecie, dużo rzeczy zepsułem w życiu. I zapraszam Boga, aby prostował moje ścieżki. Chcę Go poznać. Chcę Go poznać. Wiem, że mógłbym się zajmować tymi ścieżkami, ale nigdy bym tego nie wyprostował. Nie dałbym rady pozbierać kamieni, ani naprostować jednego zakrętu. Tak jak On to zrobi. On mnie stworzył, On mnie zna. Jest najlepszy. Dlatego chcę Was zachęcić. Przyjdźcie do najlepszego, który jest Bóg Wszechmogący. Stworzył Ciebie, On Ciebie zna. Zaufaj Panu całym swoim sercem, nie polegaj na własnym rozumie. Poznawaj Go na każdej swojej drodze, a On wyprostuje wszystkie twoje ścieżki. I Bóg obficie was błogosławi.